mała rzeczka na takim zboczu, jak gdyby przy drodze. Niestety sporo śmieci przez to jest wyrzucanych, ale widać, że dość mocno aktywne są na niej dobry. To nie mój rozmiar, chyba damski, ale tutaj kolejna. Ewidentnie damskie. I powodują tutaj, że drzewa są przez nich ścinane. Widać, że świeże. Fajnie teren się przekształca. Widać, że tutaj one już są aktywne od dosyć dawna, bo po wielu drzewach już nie ma śladu, ale te, które zostały, są w cudzysłowie przez nie użytkowane. To jest coś mocno świeże. Może nie dzisiaj w nocy, ale myślę, że około tygodnia. Świetny teren. Ścieżka doprowadzająca do tej rzeczki, którą myślę wychodzą, żeby w nocy zjadać korę. Rzeka nie wygląda na małą, wąską. Dość mocno chyba nawet przybrała ostatnio, ale niestety śmieci wszędzie, to opona. Tam jest kolejna opona. Pewnie jak ktoś zrzucił je ze zbocza, to aż tutaj doleciały. Niestety mam nieodpowiednie dzisiaj obuwie. Tutaj można bardzo łatwo się zmoczyć. Ale świetnie ten teren wygląda. Jest tutaj w okolicy tej rzeki i tego miejsca pierwsze oznaki wiosny. Też taki zabytkowy obiekt. Bo jest też ich chyba nawet kilka. Teraz postaram się go zobaczyć. Co jeszcze mamy? Podkaszarka. Na nieużywanym dobrym. Wiele rzeczy można tu znaleźć. I to jeszcze ciekawszych. To jest ten zabytkowy obiekt.
jak widać prawie w ogóle go nie widać, bo jest albo był mocno zamaskowany, zasypany ziemią. Wejście jest prawdopodobnie z tej strony. Ja jestem teraz na jego dachu. On jest tutaj dość wysoko. Nie wiem, czy jest otwarty. Wygląda na to, że jest otwarty. Jest to stary bunkier albo schron z czasów II wojny światowej. Nie ma drzwi, które widać, że miały około metra grubości prawdopodobnie. Nie wiem, czy to ślady po na jakichś kulach. Jest ich tutaj sporo takich. Czy to po prostu jakaś już korozja? Widać, że był też czymś czarnym pomalowany, czymś w rodzaju smoły. W takim bunkrze mogą przebywać nietoperze, więc nie będę tam wchodził głębiej. Prawdopodobnie był to schron na działo. Jakieś przeciwpancerne. Znalazłem tam wcześniej informacje na jego temat. Może je pokażę. W każdym razie jeszcze kilka atrakcji można tutaj znaleźć. Prawdopodobnie była to jakaś informacja, która była zaczepiona na drzewie, ale niestety odpadła. I wygląda na to, że jest to garaż na armatę przeciwpancerną typu Regebau 701. Wygląda, jakby te drzwi wcale nie były takie szerokie, metrowe, tylko były po prostu umiejscowione głębiej. Sama armata i amunicja prawdopodobnie niżej. Ciekawy zabytek przypominający o historii. Aby historia się nie powtarzała. Niestety są też tutaj inne zabytki albo jakieś budowle techniczne, ale w nich znajdują się różne rzeczy, które nie powinny się znajdować. Zastanawiam się, czy w dobrym kierunku idę, ale w dobrym kierunku chodzi konkretnie o niemiecki schron piechoty dla 6 żołnierzy z 1944 roku. Tak on wygląda. Skrzynka bezpiecznikowa, radiostacja, czy był zasilany też, czy był tam doprowadzony prąd. A znajduje się tutaj, ale niestety zwiecając go, można się
odrobinę przestraszyć. Z tej strony prawdopodobnie jest odkopany. Z tamtej chyba jest całkiem zasłonięty. No nie, on jest całkiem w ziemi. Ma tylko jedno wejście. No, w tym wejściu znajdują się takie rzeczy. Z tego co widzę, to na pewno lis. Na pewno drugi lis. Na pewno resztki podziku, kości. Na pewno cały jeleń, bo tutaj widać jego głowę. Postaram się pod wiatr stanąć. Tutaj jeszcze są wnętrzności, prawdopodobnie też po jeleniach. Przez do tego jeszcze coś w worku foliowym. I nie wiem jak to jest głęboko, ale chyba tu były schody po prostu i jest to wyrzucone jakby na schody. Tutaj widać czarne ucho lisa, czyli to jest lisie truchło. Nie wiem, ile tego jest, ale dużo. Nie wiem, skąd się wzięło. Czemu ktoś wyrzuca takie odpady. Nie wiem, czy myśliwskie, czy kłusownicze. Do bunkru w okolicy takiej rzeczki. I to jest umieszczone dosyć wysoko, także wszystkie te, o ile ten bunkier nie jest szczelny, nieczystości prawdopodobnie spływają do tej rzeki. Jeśli nie jest szczelny. Jeśli jest szczelne, to być może po prostu tam się zostają. Przykre znalezisko, a jeszcze gorzej pachnie w tej okolicy. No, jest to w takim miejscu leśnym. Nie wiem, kto robi to i dlaczego, czemu tu wyrzuca, ale pomyślałem, że skoro mam wolną fotopułapkę, to chyba nie jest to w jakiś sposób zabronione używanie fotopułapek. Zamocowałem ją tutaj, odrobinę zamaskowałem. Mam nadzieję, że nikt jej z takiej odległości nie zobaczy. No niestety nie chciałem jej wieszać blisko, żeby właśnie nie była widoczna. Odrobinę zamaskowałem. Bunkier jest tam. Zostawię ją na jakiś czas, zobaczę co się tutaj dzieje, czy nagrywają się na przykład drapieżniki jakieś, lisy, które tutaj w sumie też można byłoby fotografować, bo widać, że kości tutaj są po całym terenie wyciągane. I zobaczę, co fotopułapka zarejestruje. Widać też, że tutaj jelenie czasem się pojawiają. Także jeszcze raz bunkier tutaj.
fotopułapka tam na brzozie.